skracanie, regulacja, regulatory, retardanty. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. W chwili obecnej mamy do czynienia z fazą pełni krzewienia, końcówki krzewienia, czyli faza BBCH 25-29, w zależności od odmiany, w zależności od regionu, ale myślę, że to jest najwyższy czas, żeby powiedzieć troszeczkę o regulacji, czy może bardziej powszechnie nazywanym temacie skracania. Za chwilę będziemy mieli do czynienia z 28 marca, czyli wchodzi nam równo noc i zboża zaczynają nam się prostować, czyli wchodzić w fazę strzelania w źdźbło. Więc czas, żeby myśleć o regulacji. Kiedy wykonać regulację, kiedy wykonać skracanie? Najlepsza faza to faza BBCH 30 łamane na 31. Co oznaczają te cyfry, co oznacza ta skala? Tak naprawdę w zabieg regulacyjny powinniśmy wykonać, kiedy pierwsze kolanko odkleja nam się na około 1 cm. Wtedy jest idealny moment, ale różnie to bywa. Oczywiście mamy wtedy problem z przymrozkami, wahaniami temperatury, więc czekamy. Nawet kiedy kolanko pójdzie na 1,5-2 cm, ale wtedy to już jest ostateczny moment, żeby jak najszybciej wykonać taką regulację. Dzisiaj niestety na tej pszenicy nie pokażemy tego odklejającego się kolanka, tak jak powiedziałem na początku, mamy do czynienia z fazą BBCH 25-29 w zależności od odmiany. Jednak wykonując regulację musimy iść na pole, wykopać sobie śmiało kępę pszenicy, zobaczyć jak wygląda ta pszenica i spojrzeć na główne źdźbło, bo mamy do czynienia oczywiście tutaj z rozkrzewieniami, ale widzimy, że to źdźbło jest dominujące, tak? Ono jest największe i wykonujemy ten zabieg regulacyjny nie wzorując się na tych rozkrzewieniach, tylko na tym głównym, pierwszym rozkrzewieniu. Tutaj jeśli widzimy, że kolanko nam się odkleiło, wtedy wykonujemy regulację, bo właśnie chcemy zatrzymać to źdźbło, żeby te się dorównały i żeby ten łan nam się ładnie wyregulował. Teraz czym wykonywać tak naprawdę to skracanie, regulację, ładna nazwa, retardanty, czyli produkty, regulatory, które możemy użyć. Nie mamy wielkiego wyboru. Mamy do czynienia tak naprawdę z 3, z 4 substancjami aktywnymi, które możemy wykorzystać do regulacji. Trinexapaketylu, proheksadion wapnia i chlorek chloromekwatu, a także etefon, ale w tych pierwszych regulacjach w fazach BBCH 30-31 skupmy się na tych trzech pierwszych. Drodzy Państwo, trinexapaketylu, najbardziej popularny, bardzo fajna substancja regulująca nam i powinniśmy właśnie wykorzystywać ją w tych fazach BBCH 30 łamane na 31, w fazie BBCH 31. Dlaczego jest to fajna substancja? Oczywiście regulacji nie wykonujemy przy chłodach, ta średnia dobowa, żeby była na poziomie 5-8 stopni Celsjusza. Jednak w przypadku trinexapaku, jeżeli mamy 5 stopni Celsjusza, ale no nie tak jak dzisiaj, ale jeżeli mamy piękne słoneczko, pięknie świeci nam słoneczko, to pamiętajmy, że ta substancja przy dużym nasłonecznieniu dużo lepiej nam działa, dużo szybciej się wchłania i dużo lepiej reguluje. Więc tutaj dlatego ta substancja jest fajna, ponieważ jak wybierzemy fajny słoneczny dzień, temperatura niekoniecznie będzie fajna, ale faza nam będzie uciekała, to na pewno ta regulacja zostanie bardzo fajnie wykonana. Jaki produkt możemy wykorzystać? No oczywiście doskonale Państwu znany Modus, chociażby od firmy Syngenta, 250 g trinexapaku w litrze. Mamy również do dyspozycji Windstar od producenta Ciechsarzyna. Także tutaj mamy te dwa preparaty, które możemy wykorzystać. Jaką dawkę? Moja rekomendacja dawki, której się nie boję, którą możemy śmiało przy takich plantacjach używać, to jest 0,4 litra na hektar. Jeżeli mamy mocniejsze plantacje, możemy wchodzić nawet na 0,5 litra trinexapaku na hektar, czy to Modusa, czy Windstaru. Powiedzieliśmy również o substancji chlorek chloromekwatu, czyli powszechnie nazywane CCC, wszelkiej maści, antywylegacze, antki i tym podobne preparaty.
Jest to również bardzo fajna substancja, która możemy stosować w nieco niższych temperaturach, jednak pamiętajmy, że jeżeli zastosujemy chlorek chloromekwatu, czyli ten powszechny antywylegacz i przyjdzie na to wieczorem przymrozek, rekomenduję przez 7 do 10 dni nie chodzić na pole, ponieważ się zrobi żółciutko i nie będzie to pocieszało naszego oczu. I pamiętajmy, że też troszeczkę chlorek chloromekwatu wpływa nam na skracanie systemu korzeniowego. Jednak żeby uzyskać jak najlepszą regulację, ja rekomenduję połączenie Trinexa paku etylu w dawce 0,4 litra na hektar i tak to zostanie tu wykonane na tej plantacji, w połączeniu z 1 do 1,2 litra preparatu Antek, który zawiera 725 gram chlorku chloromekwatu w litrze. I takie połączenie zabezpieczy nam fajnie plantację przed wyleganiem. Fajnie wyregulujemy sobie międzywęźla, zatrzymamy to pierwsze kolanko, usztywnimy, poszerzymy źdźba i będziemy mieli lepsze przewodzenie. I została nam jeszcze jedna substancja, o której powiedzieliśmy na początku. Prohexadion wapnia. Ta substancja zawarta jest w preparacie Medax Max. Jest to również bardzo fajna substancja regulująca. Substancja, która może być stosowana w niższych temperaturach. Substancja, która nie potrzebuje tego słoneczka, żeby odpowiednio przemieścić się w roślinie. Więc również bardzo fajnie możemy ją sobie śmiało wykorzystać. Znajdziemy ją, tak jak powiedziałem, w preparacie Medax Max. W tym preparacie również znajdziemy Trinexa paku etylu, czyli mamy fajne połączenie dwóch substancji regulujących w jednym preparacie. Tego preparatu rekomendujemy przy takich plantacjach od 0,4 do 0,5 kg na hektar. Jeżeli mamy mocno przegęszczone łany, gdzie ta obsada wynosi ponad 350 sztuk na metrze, mamy 3-4 rozkrzewienia, chcemy mocno zatrzymać tą plantację, chcemy mocno wyregulować ten łan, żeby on nam nie wyległ w późniejszym czasie, chcemy mocno pogrubić ściany komórkowe, wtedy Medax Max 0,5 kg na hektar połączmy z antywylegaczem 1,2 do 1,3 litra na hektar i wtedy będziemy mieli trzy regulatory, czyli Trinexa paku etylu, prohexadion wapnia i chlorek chloromekwatu. Myślę, że to na tyle, myślę, że to wyczerpujący materiał i to na tyle o temacie regulacji w krótkich szorcikach, jeżeli tylko zacznie nam się kolanko oddzielać od międzywęźla, będzie faza BBCH31. Dowiecie się o tym z krótkiego szorcika, który znajdziecie u nas na kanale. A tymczasem dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.